Cześć, Wojciech Górny, Pelnisie.pl. To trzeci filmik z serii Single Seat Challenge, gdzie główną rolę gra pomidor Black from Tua. Minęło 13 dni od posadzenia nasionka, które wykiełkowało po 4 dniach, a po kolejnych 9 ma już tutaj swoje własne listki, które widzimy u góry. Pomidor jest troszkę wyciągnięty. Normalnie bym go zakopał do połowy tej łodygi, gdybym chciał go przesadzać do większej doniczki. Tutaj spróbuję zaradzić sprawie inaczej, a mianowicie dosypiemy troszeczkę wermikompostu, czyli kompostu od dżdżownic, na wierzch do kubeczka. Ten wermikompost posłuży nam za nawóz i jednocześnie usztywni nam troszkę tę łodygę. Teraz wystarczy naszego pomidora podlać. Pamiętamy, że w dnie kubka jest otwór. Nieładnie leje po stole, ale to dlatego, że podłoże nie osiadło. Zawsze tego pomidora podlewamy tak, aby żadna woda nie wyciekała nam dołem. Jeżeli woda zaczyna cieknąć nam dołem, to najprawdopodobniej podlewamy go zbyt mocno. Teraz odstawię tego pomidora na około 4-5 dni. Nie będę do niego zaglądał ani go podlewał i zobaczymy, czy w tym czasie wyprodukuje drugą parę liści. Jako ciekawostkę chciałbym Wam pokazać dwie papryki ostre, które wysiałem 2 tygodnie wcześniej niż te pomidory. I są to nasiona posiane w tym samym dniu, ale dwie różne odmiany. Ta wysoka z prawej jest to odmiana Scotch Bonnet, natomiast ta druga odmiana z lewej jest to Habanero. W tym samym dniu posiane nasiona zupełnie inaczej rosną.